Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku, bądź też pierwszym, jeżeli jesteście nowi na moim kanale. I dzisiaj pokażę Wam top 25 najładniejszych sukienek na MSP. Jeżeli jesteście graczami MSP, to myślę, że dzisiejszy odcinek powinien Was zainteresować. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym Cię zaprosić do losowania na coś z kolekcji Drip. Jedyne warunki, które musisz spełnić, to napisać jakikolwiek komentarz wraz z Twoim nickiem z MSP, polajkować ten film oraz zasubskrybować ten kanał, bo inaczej wylosuję kogo innego. Tyle losowałam zwycięzcę z poprzedniego odcinka, a w tym odcinku mam nadzieję, że wygrasz właśnie ty. Jeszcze chciałabym Was poinformować o takiej jednej rzeczy tak na szybciutko, że mam swojego Instagrama, dobijamy tam 21 tysięcy followersów, na razie mam ponad 20 tysięcy. Jeżeli chcielibyście mi pomóc w tym celu i jeszcze Was tam nie ma, no to oczywiście zachęcam, link będzie w opisie, moja nazwa to Bazuch. Check. Dobra, ale przechodząc już do dzisiejszego tematu odcinka, muszę zaprezentować Wam najpierw pierwszą sukienkę, która nazywa się Field in the Grift. Jest ona dla VIP i kosztuje 700 starcoins. No i właśnie ta pierwsza sukienka prezentuje się tak oto na postaci. Ma ona delikatnie zmieniony kolor na taki zielonkawy, ale moim zdaniem właśnie tak pasuje to do looka. Także pamiętajcie, że kolory zawsze można zmienić. W oryginalnych wygląda ona właśnie tak. Przechodząc do drugiej sukienki w naszym zestawieniu, jest to Work Hard. Jest dostępna dla wszystkich graczy, czyli nie tylko VIP-y, ale również normalni gracze mogą sobie ją kupić i kosztuje 575 starcoinsy. Wygląda ona tak. Czy jest to sukienka? No może niekoniecznie. Jest to bardziej taki kombinezon oraz bluzka pod spodem, ale znajduje się w kategorii sukienki, no to zaliczamy ją do sukienek. Ponadto muszę Wam jeszcze powiedzieć, że jest ona bardzo fajnie wpasowana w naszą postać. A dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj jak mamy na sobie sukienkę lub jakiś komplet i nasza postać usiądzie, tutaj na przykład macie to zaprezentowane, zazwyczaj ta sukienka po prostu się rozchodzi, bo jest to nałożona grafika na naszą postać i nic więcej. Natomiast te spodenki, ten cały kombinezon, dopasowuje się do ruchów naszej postaci. I jak widzicie, na przykład nasza postać sobie tutaj tak siedzi i te spodenki jakby, no nie wiem, siedzą razem z nią, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu dopasowują się do nóg naszej postaci i nie latają one w powietrzu, jak w przypadku innych części ubioru właśnie z tej kategorii sukienki. Kolejną sukienką, czyli numerem trzecim, jest Sweet Sweet Dreams, czyli słodkie, słodkie sny, kosztująca 500 starcoinsów, będąca dla wszystkich graczy, tak, nie tylko dla VIP-ów. I prezentuje się ona właśnie tak, tutaj po prawej stronie macie postać, może niekoniecznie pasuje to akurat do looku, no bo ta maseczka i w ogóle. Sukienka numer 4, Royal Riches i kosztuje 5 diamentów, także no niestety sporo. Moim zdaniem cena 5 diamentów jest dosyć przesadzona, bo ta sukienka mogłaby być naprawdę o wiele tańsza i kosztować starcoinsy przede wszystkim, a nie diamenty, ale i tak jest w porządku. Mi osobiście się podoba, w oryginalnym kolorze jest złota, mi osobiście bardzo podoba się taki bardzo ciemny czerwony, taki wręcz krwisto-czerwony. Sukienka numer 5, Library Fan, czyli jakby fan, nie wiem, bibliotek. Kosztuje 900 starcoins, także wow, to jest dosyć sporo. No ale jednak za prawie 1000 starcoins dostajemy taką piękną sukienkę. Jest to połączenie takiej bluzki razem, no nie wiem, z kołnierzykiem oraz spódniczki takiej przepasanymi takimi pasami, okej. W oryginalnych kolorach właśnie ta cała bluzka jest żółta, kołnierzyk jest biały, natomiast spódniczka oraz te pasy są czarne i wygląda to naprawdę bardzo świetnie. I jeszcze powiem Wam więcej. Ja trochę się tym sugerowałam w momencie, kiedy poszłam na zakupy razem z moją mamą do Sinseya. Dosłownie ja mam taki sam look, bo bardzo spodobało mi się to na MSP i chciałam mieć taki w realu. I co? I mam, także wow, MSP inspiruje mnie, nie wiem, takich zakupów w realu. Sukienka numer 6, Stroll on the Beach, kosztująca
5 diamentów. I za cenę 5 diamentów dostajemy właśnie taką plażową sukienkę. Jest ona krótka, ma odkryte ramiona, ale naprawdę, naprawdę nadaje się na plażę. Zresztą tak jak widać w tytule tej sukienki. Możecie napisać w komentarzu, czy wam się ona podoba, bo mi osobiście się ona bardzo podoba. Sukienka numer 7, My Friend Teddy, kosztująca 625 starcoins i będąca dla VIP. I co my tutaj dostajemy? Dostajemy bardzo dziewczęcą sukienkę, wręcz taką, można powiedzieć, dla małych dzieci. Boże, chyba za dużo ostatnio gram w Simsy. W oryginalnych kolorach, jak widzicie, tutaj bluzka jest biała, natomiast jakby reszta jest taka jasno-brązowa. No i jakby na piersiach naszej postaci jest mina misia. Sukienka numer 8, It Is Out There, kosztująca 600 starcoins i będąca dla wszystkich graczy. I ta sukienka jest naprawdę świetna, może nie pasuje do wszystkiego, ale pasuje właśnie i do eleganckich looków, i do jakichś looków emo, i do jakichś takich looków, wiecie, jakby z przyszłości, no nie, takich cyberpunkowych, naprawdę, naprawdę sztos. Sukienka numer 9, Black Rose, kosztująca 525 starcoins i będąca dla wszystkich. I tutaj mamy sukienkę pokroju troszeczkę jak nasza poprzednia, czyli numer 8. Jednakże tutaj na wycięciach na ramionach mamy róże. Oczywiście są one czerwone w oryginalnym kolorze oraz zielone łodygi mają one jakby przy sobie. Oczywiście kolory możemy zmienić, ale moim zdaniem akurat w tych konkretnych kolorach ta sukienka wygląda świetnie. Sukienka numer 10, Velvet Diamond, kosztująca 450 starcoins. W oryginalnym kolorze jest ona niebieska. Naprawdę jest tutaj coś fajnego, bo mimo, że to jest tylko grafika, no to jest tylko 2D, jakieś piksele. Patrząc na tą sukienkę, możemy mieć wrażenie, że jest ona zamszowa. Zamsz to jest taki materiał, który jest bardzo, bardzo milusi, jakby kiedy go dotykamy. Ta sukienka sprawia właśnie takie wrażenie, jakby była zamszowa i aż chce jej się dotknąć. Sukienka numer 11, You Bought the Sun, czyli ty kupiłeś słońce? Nie, you brought the sun! Dobra, jestem głupia. Kosztuje 425 starcoins, obecnie znajduje się na stronie drugiej w kategorii sukienki. No i jest ona nie dla VIP. Sukienka numer 12, Cute Rebel. Kosztuje 625 starcoins i znajduje się na tej samej stronie co poprzedniczka, czyli na stronie drugiej. Również jest ona nie dla VIP i powiem wam szczerze, że ta sukienka jest naprawdę świetna, bo wygląda troszeczkę jak jakiś taki płaszcz, tylko że właśnie ma jakby nasza postać odkryte ramiona, ale wygląda świetnie do jesiennych looków, a że jest już jesień, no to naprawdę moim zdaniem ta sukienka będzie pasować świetnie do waszych looków i chciałabym szczerze powiedziawszy zobaczyć, jak wam te looki wyszły. Sukienka numer 13, Cut It Out, kosztuje 675 starcoin i jest nie dla VIP. W oryginalnym kolorze chyba, z tego co pamiętam, jest czarna, ale tutaj niestety nie mogę tego potwierdzić, bo już niestety nie pamiętam. Znajduje się ona obecnie na trzeciej stronie, chociaż pewnie jak wyjdzie teraz nowy motyw, to będzie ona już na czwartej, także jakbyście chcieli ją znaleźć, to pewnie jest już na czwartej. No i co my tutaj mamy? Mamy sukienkę, która jest przecięta na boku i wygląda to świetnie. Wiem, że te sukienki podobne, takie sukienki, sukienki były modne chyba z rok temu i mi osobiście nadal się one podobają. Możecie dać mi znać, czy wam również. Numer 14, Bad Queen, czyli Królowa Nietoperzy. Kosztuje 600 starcoins i obecnie znajduje się na piątej stronie w kategorii sukienki. Jest ona dostępna dla każdego i muszę wam tutaj powiedzieć, że szczerze powiedziawszy, ta sukienka pasuje do looków emo. Naprawdę świetnie do tego się nadaje. I mimo, że może na pierwszy rzut oka tak tego nie widać, to od razu wam mówię, tak, ta sukienka jest świetna do looków typu emo. Numer 15 na naszej liście, Lazy Daydream, kosztująca 700 starcoins, będąca na szóstej stronie w kategorii sukienki oraz będąca nie dla VIP. I mamy tutaj połączenie bluzki oraz właśnie takiej sukienki. Jest ona podobna do naszej sukienki również, która była w tym zestawieniu, nie wiem czy pamiętacie, ta z misiem, taka dziecięca. Także bluzka jest fioletowa, której oczywiście kolor możemy zmienić. No i ma jakby takie białe podszycie, no nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi tutaj przy szyi oraz na rękawach, no to jakby tamta bluzka, gdzie był ten miś, tego nie miała. Natomiast ta sukienka nie jest w misia, tylko w kratę. Sukienka numer 16, Hedley Lubin, kosztująca 850 starcoins i będąca dla VIP.
Jest ona jedną z moich najulubieńszych sukienek na MSP, bo ma takie wycięcie tutaj na piersi w kształcie serduszka oraz na ramionach, po prostu jakby odkrywająca ramiona, no wow. Jest naprawdę cudna i nie wiem, czy wam również to przypomina. Dla mnie sukienka ta wygląda jakby była rozczłonowana, że tak powiem, na dwie części. Na spódniczkę oraz na bluzkę. Bluzka jest naprawdę świetna, natomiast spódniczka przypomina jakby taki koreański styl, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Albo japoński, o, gdzie jakby japońskie dziewczyny chodzą w takich krótkich spódniczkach do szkoły. Numer 17, Split Up, kosztująca 650 Star Coins i będąca taką sukienką sportową, można powiedzieć. Nie wiem za bardzo, czy to zaliczać do sukienek, ponieważ wygląda to troszeczkę jak kombinezon, no ale załóżmy, że jest to sukienka. Niestety nie można za bardzo tego stwierdzić, czy jest to sukienka, czy kombinezon, no bo jakby pomiędzy nogami jest taka czarna linia, ale nie wiadomo, czy chodzi tutaj o padanie światła w taki sposób, czy jest to rozdzielenie nóg, tak jak w przypadku spodni. Nie mam pojęcia, możecie napisać, mi się wydaje, że jest to chyba kombinezon! Numer 18, Frosty Party, kosztująca 625 Star Coins i będąca dostępna dla wszystkich graczy. Będąca dostępną dla wszystkich graczy. I mamy tutaj sukienkę wręcz dla księżniczki. Wydaje mi się, że zespół MSP sugerował się tutaj bardzo, ale to bardzo Elzą, czyli Krainą Lodu. No bo nie dość, że nazwa brzmi jakby mroźne przyjęcie, to jeszcze patrząc na tą sukienkę właśnie mamy takie wrażenie, jakby była ona lodowa, jakby była po prostu mroźna, no tak jak nazwa brzmi. Bardzo możliwe, że została ona wprowadzona w motywie, kiedy Kraina Lodu była na topie. Numer 19, Spooky Dots, kosztująca 625 Star Coins i będąca nie dla VIP. I tutaj mamy wielki przeskok z numeru 18, gdzie była sukienka dla królewny, do numeru 19, gdzie mamy taką zwykłą sukienkę, którą może założyć właściwie każdy. No, jakby każda dziewczyna może ją ubrać, nie tylko jak chce być księżniczką, ale no jak widzicie, moja postać, która ma krótkie włosy i również jest dziewczyną, może założyć tą sukienkę i wygląda naprawdę fajnie. Numer 20, bardzo podobnego pokroju, również po prostu dla wszystkich graczy, dla wszystkich dziewczyn, jest dress, kosztująca 1100 Star Coins, także poprzednia kosztowała 625, a ta kosztuje prawie dwa razy tyle, no bo 1100 Star Coins, to nie jest wcale mało, ja mam tego świadomość, no ale jest ładna po prostu, jeżeli kogoś stać, jeżeli ktoś nie ma co robić ze Star Coinsami, no to polecam mieć chociaż jedną parę takiej sukienki, jedną, no bo nie wiadomo nigdy, czy wam się nie przyda do jakiegoś fajnego looka, być może wakacyjnego, a może nawet jesiennego, ale jeżeli wy na przykład nie macie Star Coinsów, a chcielibyście, żeby ktoś wam kupił coś z listy życzeń, co nie jest, nie wiem, dripami, które kosztują po 50 coś tysięcy, to jak mówiłam, możecie wejść na mojego Instagrama, no bo tam właśnie często kupuję wam coś z listy życzeń. A jak są live'y tutaj na YouTubie, to również wam ciągle, ale to naprawdę ciągle co minutę rozdaję coś z listy życzeń albo jakieś unikaty. Także zachęcam do subskrybowania z dzwoneczkiem, bo wtedy będziecie wiedzieć, kiedy są live'y. One nie są zbyt często, niestety, bo mam problemy z internetem, ale jak są, no to zawsze wam coś rozdaję, także naprawdę bardzo zachęcam do tego działania. Sukienka numer 21, Smooth Shine, kosztująca 700 Star Coins i będąca nie dla VIP. I tutaj ta sukienka przypomina mi bardzo bluzkę. Ona nie przypomina sukienki, ale wiecie, jest w kategorii sukienki, no to tutaj ją zaliczyłam do top 25 najładniejszych sukienek. Przypomina ona troszeczkę taką bluzkę, co ma się do spania, nie wiem czy wam również. Numer 22, powoli zbliżamy się już do końca. Sukienka Style Princess, kosztująca 400 Star Coins i będąca dla wszystkich graczy. W oryginalnym kolorze jest ona brązowa, ale polecam osobiście zmienić ten kolor na jakiś ładniejszy, bo brązowy może nie jest zbyt najładniejszym kolorem akurat w tym przypadku. I co? No sukienka nazywa się jakby stylowa księżniczka, także dostajemy tutaj sukienkę, która moim zdaniem wcale nie przypomina księżniczki, na przykład tak jak, nie wiem, ta sukienka Elzy. No ale wiecie, jakby wygląda okej i to się liczy, no nie? Sukienka numer 23, która jest
wręcz wyśmienita. Star in the Strips, kosztująca 5 diamentów, także no niestety dosyć sporo, no ale starałam się, żeby nie było tych sukienek za diamenty, ale to po prostu musiałam dać, bo jest świetna. Jest właśnie to taki golf, tylko że troszeczkę dłuższy, no i oczywiście na krótki rękaw. Numer 24, Silky Dreams, kosztująca 600 star coins i w oryginalnym kolorze będąca czerwona. I tutaj faktycznie mamy już sukienkę dla prawdziwej modelki. Może nie dla księżniczki, ale dla modelki już tak. Z jednej strony jest ona bardzo długa, natomiast z drugiej strony odkrywa ona jedną nogę. Tak samo jest w przypadku ramion. Jedno ramię jest odkryte, natomiast na drugim trzyma się cała ta kreacja. I uwaga, uwaga, ostatnia sukienka, czyli numer 25, Marina Cheek, kosztująca 600 star coins, w oryginalnym kolorze będąca zielona. I jak spojrzycie teraz na moją postać, to ona wygląda kurna jak Fiona, jak Shrek wygląda. Ale sama sukienka sama w sobie jest jak najbardziej ładna, można zmienić kolory do woli, także nie sugerujcie się tym, że ona jest zielona. Oczywiście jest to mój gust, nie każdy musi się z nim zgadzać, ale możecie napisać w komentarzu, ile z tych sukienek Wam się spodobało i która według Was jest najpiękniejsza. Ja tutaj zestawiłam 25 sukienek, które mi najbardziej się podobały. Może być też tak, że żadna z nich się Wam nie spodobała, no bo wiadomo, jakby każdy ma inny gust, tak? A to było takie moje osobiste zdanie. O, ten cały film to było takie moje osobiste zdanie o najlepszych sukienkach na MSP. Jeżeli macie jakieś inne propozycje, to zachęcam również do dyskusji w komentarzach. Bardzo chętnie z Wami podyskutuję sobie na ten temat. A ja dziękuję wszystkim moim dziewczynom z klubu The Gamers Band. Oczywiście klub ten jest nie na MSP, tylko na Star Stable, ale to one pomogły mi trochę w przygotowaniu się do dzisiejszego odcinka, no bo niektóre sukienki znalazły one. Także dziękuję Wam, moje drogie, bardzo. A tymczasem co? Jeżeli doceniacie mój wkład oraz wkład dziewczyn w ten odcinek, to zachęcam do zostawienia kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło, bo przyznam, że nad tym odcinkiem troszeczkę siedziałam. I ja dzisiaj już będę się żegnać. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie i za dotrwanie do końca. Trzymaj się ciepło i pa pa!